53 mieszkania na wynajem zamierza zbudować ZBMTBS w Suwałkach. Blok powstanie przy ulicy Franciszkańskiej. To pierwszy z planowanego kompleksu sześciu wielorodzinnych budynków. Czy powstaną wszystkie? Czas pokaże, ale coraz bliżej jest do realizacji pierwszego obiektu. Udało się pozyskać wsparcie finansowe dla tej inwestycji. Najpierw było to niespełna 1,2 mln z Krajowego Zasobu Nieruchomości, a ostatnio prezydent miasta poinformował, że podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę ponad 4, ,4 milionów 400 tysięcy złotych. Ta ostatnia kwota to środki pochodzące z funduszu dopłat. Całkowity koszt budowy trudno dziś oszacować z uwagi na galopujące ceny materiałów budowlanych i rosnące wynagrodzenia, ale z pewnością wydać będzie trzeba na ten jeden blok ponad 10 milionów złotych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to lokale mieszkalne mają szansę trafić do rąk najemców w drugiej połowie 2023 roku. To o tyle cenna inicjatywa, że według zamysłu inwestora szanse na uzyskanie umowy najmu będą miały osoby, które mają zbyt wysoki dochód, by uzyskać prawo do mieszkania komunalnego, a jednocześnie zbyt mały. By uzyskać kredyt lub kupić za gotówkę własne M. Budynek będzie dwuklatkowy. Prócz mieszkań, znajdzie się w nim miejsce dla 45 komórek lokatorskich, podziemnego garażu na 43 miejsca postojowe oraz dwie windy. Przy bloku powstanie też parking na 32 auta. Mieszkania będą różnej wielkości, od 1 do 4 pokojowych. Osiem z nich to niewielkie kawalerki liczące od 28 do 32 m2. Następne 23 to lokale o powierzchni użytkowej około 40 m2. 16 mieszkań będzie miało znacznie większą powierzchnię, sięgającą od 53 do 56 m. Ostatnie sześć lokali to wygodne, 70-metrowe kwatery podzielone na cztery pokoje. Wszystkie lokale zostaną zbudowane pod klucz. Nie będą to więc mieszkania wymagające nakładów na ich wykończenie przed zamieszkaniem, informuje prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Jarosław Labiediew. Pełna koncepcja przewiduje, jak już wspomnieliśmy, realizację sześciu bloków z ponad 300 mieszkaniami. Szczegółowe zasady naboru kandydatów do zasiedlenia nowego bloku zostaną określone w ciągu najbliższych tygodni.